rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sytuacji przede wszystkim naszej gospodarki, o PKB, ponieważ mamy wyniki, ale także o inflacji. Bezpośrednio się to jedno z drugim wiąże. Witam gości Rządów Pieniądza. Panowie Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów. Zacznijmy jednak od czegoś innego, od podatków. Ponieważ od dzisiaj można rozliczać PIT-y. No to wydaje się informacja taka jak co roku, albo też taka jak od kilku lat. To znaczy, że możemy wejść na stronę podatki.gov.pl i po prostu dosyć łatwo, tak, rozliczyć się, ewentualnie dodając jakieś ulgi, czy też wspólne rozliczenie z małżonkiem, a jeżeli tego nie zrobimy, to niejako z automatu zostaniemy rozliczeni przez nasz urząd skarbowy. Ale tym razem ciekawsza jest trochę inna kwestia, a mianowicie to, że wielu podatników, w tym wielu emerytów, rencistów, oni bardzo na to liczą, bardzo na to czekali, dopytywali się, ale oczywiście nie tylko oni, może liczyć na zwrot podatku, dlatego że przypominamy, iż od 1 lipca stawka została obniżona, to nie jest pierwsza obniżka PIT-u, ale została obniżona z 17 do 12%. No i te 5% może, nie musi oczywiście, bo to różnie w indywidualnych przypadkach będzie, ale być przedmiotem zwrotu. Wyliczono, że to będzie około 7 miliardów złotych, które z powrotem dostaną obywatele do kieszeni. Na pewno to wiele osób ucieszy. Ja powiedziałam, że emeryci, renciści, bo z nich rzeczywiście spora grupa z tego skorzysta. Arkadiusz Pączka. Znaczy część skorzysta, tu mówiła pani redaktor o emeryturach i rencistach, ale też słyszymy o części wyliczeń wobec niektórych, czy to jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też pracowników, o dopłacie do podatku. Trzeba pamiętać, że niestety Polski to tam Ład. Jest kwestia ulgi dla klasy średniej. Tak, ulga dla klasy średniej. Dokładnie. Niestety Polski Ład, a później poprawki Polskiego Ładu, które koordynował minister Soboń, no, spowodowały pewne, można powiedzieć, trudności w rozliczeniu teraz w kontekście nadpłaty bądź dopłaty do Urzędu Skarbowego. Ja pamiętam taką konferencję premiera Morawieckiego czy ministra Sobonia, który mówił, że zwrócimy wszystkim, którzy będą musieli niestety na Polskim Ładzie stracić. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest teraz ten moment, kiedy część czy to pracowników, czy przedsiębiorców jednoosobowych na przykład, będzie rozliczało swoje zeznanie podatkowe, no i będzie zdumione pewnymi cyframi, gdzie będą zobowiązani do pewnej dopłaty. Natomiast pamiętajmy, że pewne elementy... Nasze wrażenie, że tam bardziej chodziło o pracowników najemnych, ale no to... Zgadzam się, ale no to też jest w zależności, tak jak pani redaktor wspomniała, od indywidualnych uwarunkowań. Natomiast no, część kwestii rozliczeniowych, jak na przykład dla ryczałtu, jest przesunięta w dłuższym terminie. Tak. Część jest teraz przed wyborem, bo pani redaktor, pamiętajmy o wyborze, jeszcze możliwości wyboru między skalą a ryczałtem, a liniówką, a te dni są teraz akurat w tym momencie bardzo istotne. I część biur księgowych, co jest, zdziwiłem się, znaczy nie zdziwiłem się, ale widzę, że jest to już coraz bardziej notorycznie, pytam kolegów, no zapewne opłatą robią symulacje, czy warto przejść na skalę, na liniowy, czy na ryczałt, spowodowane tymi istotnymi zmianami, które miały w zeszłym roku. No nie ma się co dziwić, każdy jakby chce optymalizować swoje podatki w tym dobrym znaczeniu. Nie mówimy tutaj o jakichś chęciach, nie wiem, omijania prawa, czy oszustwach. Dobrze, to teraz Ignacy Morawski, 7 miliardów złotych zwrotu jednak podatnikom do kieszeni. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaki będzie zwrot. Nie widziałem takiego wyliczenia, że to będzie na pewno 7 miliardów złotych. No. Po pierwsze, gdyby tak było, no to na pewno jest to jakieś wsparcie dla dochodów, chociaż sądzę, że ta obniżka podatków, która miała miejsce w połowie zeszłego roku, już została
powiedzmy to, zdyskontowana przez konsumentów, tak? Zakładam, że nie będzie jakiegoś dodatkowego istotnego efektu makroekonomicznego, bo to jest dla mnie interesujące. Czy będzie jakiś wpływ na wzrost gospodarczy, na konsumpcję, czy nie? To, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Ja przepraszam, tutaj wejdę panu w słowo, zaraz pan się do tego odniesie, jak pan mówi o wzroście na konsumpcję, to w przypadku tych, ja powiedziałam o tych emerytach i rencistach, tam są takie wyliczenia, ile oni dostaną i tak od mniej więcej 300 zł po przekroczeniu 2,5 tysiąca złotych emerytury, 300 zł, 300 z kawałki, nawet ponad 700 niektórzy złotych dostaną. No to sporo, no. Tak, no z indywidualnej perspektywy na pewno, chociaż ja nie czuję się ekspertem od indywidualnych rozliczeń podatkowych, nie jestem prawnikiem, nie jestem doradcą podatkowym, wypowiadam się jako ekonomista, więc mnie interesuje wpływ na procesy gospodarcze z perspektywy makroekonomicznej. Oni to wydadzą. Oni to wydadzą. Oczywiście, tak, bo generalnie oczywiście jest tak, że ludzie, którzy są już na emeryturze, raczej nie oszczędzają. Więc oni, jeżeli dostają jakiś dochód, to go bezpośrednio wydają. Więc jeżeli rzeczywiście to będzie około 7 miliardów złotych, no to to w relacji do powiedzmy polskiego PKB może być jakaś 1/4%, czyli 1% kwartalnego PKB. No więc to, kto wie, to może mieć jakiś wpływ na lekkie podniesienie się dynamiki PKB w pierwszych miesiącach roku, co akurat byłoby przydatne, bo teraz jesteśmy w recesji, więc... No nie jesteśmy w recesji. Formalnie nie jesteśmy. Jesteśmy w recesji. Moim zdaniem jesteśmy w recesji. A technicznej czy rzeczywistej? Jesteśmy w recesji. No, recesja to jest, moim zdaniem, są różne definicje recesji, tak? Nie ma jednej. Natomiast PKB w Polsce wyraźnie spada, bardzo wyraźnie i bardzo głęboko. I moim zdaniem nieuznawanie takiego epizodu głębokiego spadku PKB za recesję, no wypaczyłoby pojęcie recesji. Nawet jeżeli te techniczne wymogi, czyli 2 kwartały spadku PKB z rzędu nie są spełnione, to generalnie od szczytu cyklu do dołka mamy jeden z najmocniejszych spadków PKB w historii, tak? Więc, no dobrze, skoro pan już do tego nawiązał, to ja już oczywiście przytoczę te dane. Mamy ten szybki szacunek dotyczący PKB Głównego Urzędu Statystycznego za czwarty kwartał 2022 roku. Mieliśmy wzrost o 2% wobec wzrostu 8,5% w analogicznym okresie 2021 roku. To najpierw o tym chciałabym. No i teraz tak, to był przecież okres, no nie wiem, co panowie na to, no, ale to był przecież taki okres, kiedy ten poprzedni, kiedy mieliśmy ten wzrost taki duży, z którego się cieszymy i cieszyliśmy, to było jednak no, odradzanie się gospodarki po lockdownach, tak? Teraz to natomiast już mamy ten efekt zacieśniania polityki fiskalnej, spadku siły nabywczej, no i też dużej niepewności, jeżeli mówimy o grudniu 2022 roku, co z wojną, co z surowcami, to teraz jakby się to trochę tam normalizuje. No jeszcze pan Ignacy Morawski. No, sytuacja gospodarcza nie jest taka bardzo prosta do opisania, bo nie można jej opisać jednym zdaniem, tak? Natomiast moim zdaniem gospodarka jest w recesji, tak bym to nazwał. Tylko to jest istotne, bo recesja recesji nierówna, prawda? Jest to po prostu odreagowanie po ogromnym boomie gospodarczym, który miał miejsce w drugiej połowie 2021 roku. Kiedy wzrost na przełomie właściwie 2021-2022 roku, żeby podać liczbę, która moim zdaniem najlepiej oddaje to, o czym mówię, to przypomnę, że wzrost PKB w pierwszym kwartale 2020 roku, 2022 roku, czyli przed rokiem, tak? Przed rokiem, rok temu, w pierwszym kwartale, wzrost gospodarczy wyniósł ponad 10% rok do roku. Ponad 10%, licząc PKB, zmiana PKB jest podawana według różnych miar, tak? No ale powiedzmy jedna z tych miar pokazywała wzrost o ponad 10% rok do roku. To był potężny wzrost, wywołany między innymi boomem w przemyśle, który z kolei był wywołany, spowodowany takim ogromnym cyklem zapasów, czyli firmy, które widziały zaburzenia w systemie handlowym, w łańcuchach dostaw, trudności z dostawami komponentów, rosnące ceny, zapełniały magazyny, prawda? Zapełniały magazyny dużo bardziej niż normalnie, więc mieliśmy bardzo specyficzny cykl wywołany górką zapasów i później w kolejnych kwartałach, od drugiego kwartału, mieliśmy zejście z tego cyklu. I PKB nam się od tego pierwszego kwartału do czwartego kwartału zaczął bardzo wyraźnie obniżać.
Tylko, że to było do przewidzenia. To było do przewidzenia. No nie można było tych zapasów namnażać bez końca. To było spowodowane określonymi okolicznościami. Tak, tak, no więc, więc tak, więc generalnie mamy wyraźny spadek PKB między pierwszym kwartałem a czwartym kwartałem, łącznie około 4%, od szczytu do dołka, tak? Więc to jest duży spadek. Natomiast jednocześnie nie wzrosło bezrobocie, nie wzrosło bezrobocie w ogóle właściwie, więc można powiedzieć, że na zatrudnienie to się nie przełożyło na razie. Nie widzimy dużych, masowych zwolnień. Więc nie jest to taka typowa recesja, tak? No bo może powiedzieć, typowa recesja to jest sytuacja, w której mamy szeroko zakrojone ograniczenie aktywności gospodarczej dotykające wiele branż, przekładające się na rynek pracy i tak dalej. No właśnie. No teraz a u nas nie pracuje spadek, 812 tysięcy ludzi, to jest naprawdę. Tak, więc mamy bardzo specyficzną recesję, która jest odreagowaniem po boomie z przełomu 2021-2022 roku, plus oczywiście do tego dołożyły się podwyżki stóp procentowych, oszczędności konsumentów wywołane kryzysem energetycznym, spadek płac realnych. No więc kilka czynników się na to złożyło i ja sądzę, że przeciętny polski obywatel odczuwa recesję nie w formie utraty pracy, ale w formie redukcji realnego wynagrodzenia. No właśnie, dobrze, ale to też było oczywiście do przewidzenia. Co więcej, odnosiłam wrażenie, że podczas kolejnej konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego była też mowa o tym, zresztą tutaj u nas również ekonomistów, że tak ma być, że tak nawet powinno być, bo chodzi o to, żeby osłabiać jednak no, tę konsumpcję, żeby osłabiać te zdolności do wydawania, tak hamować to, żeby nie poszerzać inflacji. Ale jeszcze odnośnie tej recesji, to teraz już do Arkadiusza Pączki, bo ja bym się jednak trzymała, że to nie jest recesja, że o recesji to możemy mówić w Niemczech, gdzie ten ostatni kwartał to jest minus 0,2%, jeśli już tak się trzymamy cyfr i wielkości. No jednak bym optowała, że jesteśmy no dobrze, w kryzysie, w spowolnieniu, no ale spowolnienie czy w miękkim lądowaniu, jak to określił minister finansów, ale tu jeszcze odniosę się do tego, co powiedział pan Ignacy Murawski, bo część ekonomistów rzeczywiście, mówiliśmy o tym trzecim kwartale i o tym 1% PKB, no też można powiedzieć, że niektórzy sugerują, że tam mieliśmy spadek. Rzeczywiście technicznie to powinniśmy mieć dwa kwartały po kolei, żeby mówić o recesji, natomiast poczekajmy na szczegółowe dane, bo rzeczywiście jest tak, jak wspomnieliśmy. Rynek pracy wbrew pozorom jest stabilny. W moim przekonaniu te zapasy mogły odegrać jakąś istotną rolę w czwartym kwartale. Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, bo tak jest spotkanie i rozmowy też prowadzimy, to rzeczywiście część przedsiębiorców używa słowa recesja, mówiąc o jakimś spowolnieniu gospodarczym, bądź w tym okresie mówię o mikro, małych przedsiębiorcach. Może też oni indywidualnie to odczuwają. Ale część rzeczywiście, patrząc na inwestycje, o tym jeszcze nie mówiliśmy. No też w jakimś stopniu widzimy ich poziom. Tak więc... Ale ich poziom jest zaskakująco wysoki w stosunku do tego, co analizowano. 16,8. Tak, oczywiście to nie jest zadowalające. Jasne, że chcielibyśmy 25. Mając powtarzamy. Tych wszystkich danych, o których mówimy, patrz, rynek pracy, który jest stabilny, bezrobocie sezonowe, myślę, że wrócimy do lepszych poziomów. Inwestycje. Pomimo jakby tej ciągłej dyskusji o KPO, możliwościach nowych strumieni pieniędzy. I jednocześnie konflikt na Ukrainie, niepewność w ogóle makroekonomiczna i może niepewność taka związana z sytuacją geopolityczną, to jednak w kontekście pierwszego kwartału jestem tutaj optymistą, tak? Bo myślę, że będziemy, mam nadzieję, komentować dane za pierwszy kwartał lekkiego wzrostu gospodarczego. No właśnie, to teraz odnośnie już tej przyszłości, pierwszego kwartału i tego, co przed nami, to bym chciała się odnieść do konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego w tej części gospodarczej, w której właśnie wskazywał na to, że ceny surowców są tańsze, nie ma niedoborów gazu, kosztuje on mniej niż przed agresją rosyjską na Ukrainę i następnie, że łagodzone są napięcia w łańcuchach dostaw, to jakby nie bez znaczenia, aczkolwiek sugerował, że rzecz jasna popyt słabnie, siła nabywcza gospodarstw domowych maleje. No i że oczywiście jakby cały świat taką ma sytuację. No to czy zgadza się z tym pan Ignacy Murawski, że będziemy, to co powiedział teraz Arkadiusz Pączka, na plusie odnośnie pierwszego kwartału tego roku?
Jeżeli mogę, to zacznę od słów prezesa Adama Glapińskiego. Proszę, tak. Jako że pani od tego zaczęła i od tego pani rozwinęła wątek, więc też myśląc o odpowiedzi, już jakby szukałem wątków w tych wypowiedziach prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy najważniejsza rzecz moim zdaniem, bo prezes powiedział bardzo wiele rzeczy, mówił długo o wielu sprawach, ale najważniejsza rzecz, którą powiedział, to to, że jego zdaniem inflacja spadnie na koniec roku do około 6%. Co by było bardzo wyraźnym i szybkim spadkiem inflacji. Wydaje mi się, że szybszym niż się powszechnie oczekuje. Pytanie oczywiście, czy tak będzie. Tak może być, tak może nie być. Natomiast to jest najistotniejsze, że NBP jest przekonany, bo prezes, można powiedzieć, wyraża opinię całej instytucji, że będziemy mieli do czynienia z bardzo szybkim spadkiem inflacji, co przełożyłoby się na odrodzenie, bym powiedział, realnych wynagrodzeń i pewnie odbicie konsumpcji. Więc to byłoby bardzo pozytywne zjawisko. Ja jestem na pewno bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o możliwość szybkiego spadku inflacji. Uważam, że ona na pewno w tym roku wyraźnie spadnie. Natomiast mam taką obawę, że to nie będzie tak szybki proces, jakby chciał Narodowy Bank Polski. Jeżeli zaś chodzi o te wątki związane z odbiciem gospodarczym, czy już będziemy na plusie, moim zdaniem teraz, jeżeli tą sytuację gospodarczą, którą mamy, nazwijmy recesją, a moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to jest uprawnione, to teraz jesteśmy w jej doku. To znaczy wzrost PKB z kwartału na kwartał, kwartał do kwartału już nie będzie ujemny, podejrzewam, więc już będziemy na plusie. Natomiast wzrost PKB rok do roku pewnie będzie na minusie w pierwszym kwartale, ze względu na bardzo wysoką bazę odniesienia z zeszłego roku. Tak jak powiedziałem, pierwszy kwartał 2022 roku to był ogromny boom gospodarczy. I teraz będziemy mieli wysoką bazę, więc odniesienie rok do roku pokaże nam minus, a później zaczniemy odbijać. Więc wydaje mi się, że odbicie gospodarcze zacznie się od, powiedzmy, wiosny tego roku. Tylko oczywiście pytanie, jakie to będzie odbicie? Czy to będzie odbicie do takiego wzrostu na poziomie około 2-2,5%, co wydaje mi się byłoby dość mizernym scenariuszem. No czy to będzie takie odbicie do wzrostu rzędu 3-4%, co byłoby optymistycznym scenariuszem. Ja myślę, że na takie szybkie wybicie gospodarcze, na taką ponowną, bym powiedział, używając trochę giełdowego języka, hossę, będzie trudno, tak? Dlatego, bo historia pokazuje, że ograniczanie inflacji jest po prostu kosztowne, że ograniczanie inflacji niesie ze sobą niski wzrost gospodarczy, może nawet wzrost bezrobocia, że bardzo trudno jest zbić inflację bez kosztów makroekonomicznych w postaci niższego wzrostu PKB czy wyższego bezrobocia. Więc ja po prostu sądzę, że jeżeli będziemy chcieli ograniczyć inflację w Polsce, to niestety musimy się przygotować, że ten wzrost gospodarczy przez kilka kwartałów będzie niższy niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich, powiedzmy, 5 latach. A to jest ciekawe, co pan powiedział, szczególnie te wielkości, bo tam padło na przykład 2,5%, że to byłoby mizerne. Ciekawe jest to, że Komisja Europejska nie dalej, bodaj jak przedwczoraj, tak oceniając naszą gospodarkę, mówiła, że te 2,5% osiągniemy bodaj dopiero w 2024 roku, ale no, ona nas często się myli, negatywnie ocenia i tutaj też nasi eksperci to potwierdzają. Była pesymistyczna w swojej prognozie, bo tam chyba 0,9% wzrostu PKB. Tak. I można powiedzieć, że ten pesymizm się trochę rozlał dosyć mocno w tej całej prognozie Komisji Europejskiej. W 2023 0,4? 0,7 na 0,4 nam obniżyła. 0,7 dla całości. Tak. To w całym roku. Proszę pamiętać, że początek roku będzie na minusie, tak? Więc średniorocznie moim zdaniem to może być poniżej 1%. Natomiast istotne jest, co się będzie działo od drugiego kwartału, drugi, trzeci, czwarty kwartał i później pierwsze kwartały 2024 roku. Jaka to będzie ścieżka wybicia? Czy to będzie takie V-kształtne, czyli szybki spadek i później bardzo szybkie wybicie, czy raczej takie L-kształtne? A teraz się mówi o W. Dwa razy wzrosty. Tak, tych liter może być dużo. Ja nie oczekiwałbym takiego bardzo dynamicznego wybicia. No dobrze, to teraz Arkadiusz Pączka, ponieważ powiedział przed chwilą pan Ignacy Morawski o tym, że jakby walka z inflacją kosztuje. A jaką my drogę wybieramy? Czy my wybieramy taką naprawdę drogę w pana opinii, że walczymy bardzo dynamicznie z inflacją, czy jednak właśnie
dbamy o gospodarkę, bo ja zrozumiałam, że prezes właśnie Narodowego Banku Polskiego, także mówiąc o tym, że jakby rozumie, że trzeba wspierać politykę rządu w tym sensie, że to rząd dba o gospodarkę, jakby sugerował, że no jednak idziemy, ja bym powiedziała, drogą trochę środka, to znaczy nieco godzimy się na tą inflację, żeby nie stłumić nadmiernie gospodarki. Drogą średnia, jednocześnie można powiedzieć, że jego optymizm co do zbicia inflacji jest bardzo wysoki, bo rzeczywiście ja zgadzam się z tym, że tej inflacji... Znowu ta nieszczęsna komisja, to mówię, że średniorocznie 11,7, ale to też średniorocznie. To no ale można powiedzieć, że część ekonomistów też określa, że jednak dwucyfrowa inflacja na koniec roku jest, niestety jeszcze będzie w 2023 roku, tak więc trudno to o ten optymizm, który wykazywał się na konferencji prezes Glapiński. A w tym kontekście, natomiast w tym kontekście gospodarczym, o którym pani redaktor powiedziała, rzeczywiście jest tak, że trochę w jakimś stopniu te dane nam pokazują, że z jednej strony mamy ten wysoki poziom inflacji, ale z drugiej strony mamy stabilne w jakimś stopniu otoczenie finansów publicznych. No, różnie o tym można mówić, natomiast kwestia poziomu wynagrodzeń, kwestia bezrobocia, kwestia inwestycji, kwestia dodatkowych, tak jak wspomniałem, strumieni pieniędzy, które mam nadzieję do Polski wpłyną w postaci środków z KPO, no mogłyby w jakimś stopniu osłonić te negatywy, o których gdzieś część osób wspomina. Natomiast... Już napływają te środki z nowej perspektywy, przypominamy, 44 miliardy, no coś to tam jednak jest. W minimalnym stopniu widzimy już pewne podstawy prawne przygotowywane w niektórych programach, które gdzieś już są wydatkowane, patrz wypowiedzi prezesa PFR-u. Natomiast no niestety... Tu jestem pesymistą w kontekście inflacji. Ja myślę, że ta inflacja będzie z nami dwucyfrowa cały rok i rzeczywiście te zapowiedzi... Profesor Glapiński tłumaczył to też na konferencji i powiedział, że państwa biedniejsze zwykle mają wyższą inflację, a bogatsze niższą. No i jakby, że jest to naturalne. Oczywiście możemy być na ścieżce wzrostu, ale jesteśmy ubożsi. Ale pytanie jeszcze na zakończenie jedno. Jaką dzisiaj zobaczymy inflację za styczeń, pana zdaniem? Powyżej 17%. A pan Ignacy Morawski? Och, to jest wyjątkowo trudny miesiąc. Wyjątkowo, bo jest wiele takich efektów, których nie widać w takich danych, które się wykorzystuje zwykle do prognozowania. Ja myślę, że to będzie gdzieś w pobliżu 18%, ale nie będę mówił żadnej konkretnej liczby. O, pesymistycznie. No dobrze, to poczekamy jeszcze godzinę, no pewnie mniej więcej i będziemy już wiedzieć. Dziękuję panom bardzo. Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Ignacy Morawski, Puls Biznesu. Byli gośćmi Rządów Pieniądza. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.